Poczucie bezpieczeństwa to w pewien sposób temat kolejnej informacji, którą wywołał obchodzony na niebiesko Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Takiej akcji z ogromnym zaangażowaniem młodzieży w Bartoszycach jeszcze nie było i być może stanie się ono normą z roku na rok, włączając jeszcze większe grono odbiorców. Bo trzeba jasno powiedzieć, przemoc należy wyeliminować z codzienności i to jest cel tego niebieskiego przedsięwzięcia. Od pomysłu do realizacji, która przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, minęło bardzo mało czasu, ale na tyle wystarczająco, by w akcję zaangażować młodzież, by otworzyć ich na hasło Stop Przemocy. I to tej, która może dotknąć na wielu płaszczyznach. Długo być nieokreślana, ale zawsze pozostawiająca traumę. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w projekt weszła całym sercem, rozbudowując go, a nade wszystko realizując go przy wsparciu Joanny Kondrat, dziś artystki muzycznej, ale zawsze wiernej temu, skąd pochodzi i jakich ludzi tu można spotkać. Gdyby nie inicjatywa oddolna, która została znakomicie poniesiona przez ciało pedagogiczne, zaczęła się w rozmowie z Kasią Zagajewską, nauczycielką języka polskiego i też została pięknie zaopiekowana przez dyrekcję szkoły, a następnie przez dzieci, przez społeczność uczniowską. Z każdym pomysłem jest tak, że coś z nim można zrobić albo można go kompletnie zignorować, a ci ludzie, przecież rozejrzyjmy się, oni chodzą w niebieskich t-shirtach, w niebieskich spodniach, mają aparaty, kręcą filmy, mają poczucie uczestnictwa w czymś potrzebnym. I to oni nadają rangę temu wydarzeniu, bo to te dzieciaki zrobiły tę akcję. Bardzo się cieszę, że ta iskra mogła wyjść, przejść ze mnie przez Kasię Zagajewską do dyrekcji, ale tak naprawdę to te dzieci, to ci mali specjaliści robią robotę. Młodzież prężnie zareagowała na tutaj te całe wydarzenie. Bardzo się zmotywowaliśmy. Jak widać, oczywiście na naszym boisku wiele rysunków, wiele cytatów, napisów, obrazków wisi w naszej szkole. Młodzież ubrała się na niebiesko. Młodzież jest naprawdę bardzo zmotywowana do działania i wiedzą, że działają na rzecz dobra. No. Dlatego cały dzień był tak rozbudowany w części składowe, by nikogo nie ominął temat. Niezwykle ważny, choć trudny do zmierzenia się z nim. Bo słowo przemoc wydaje się bardzo obce, dalekie i takie kojarzone z czymś, co można jakoś tak zero-jedynkowo nazwać patologią. Przemoc nie jest o mnie, przemoc jest tam. Tymczasem, gdyby spojrzeć na statystyki, przemoc jest za rogiem. Jak wyjdziemy ze szkoły, z pewnością tam, gdzie rzucimy okiem, może się wydarzyć coś, na co warto zwrócić uwagę, więc to zaskoczenie wobec tego, czym jest przemoc, że przemoc to nie tylko to, co robimy, to także to, czego nie robimy. To są te zaniedbania, to są czynności, których nie podejmujemy, jeśli nawet kiedy możemy, kiedy wszystko temu sprzyja. Więc wynoszę zaskoczenie, ale też takie oczarowanie własne tym, na jakim poziomie są ci ludzie. Ja kiedy byłam na ich etapie, kiedy miałam 17, 18, 15 lat, nie znałam słowa przemoc. To było tak bardzo daleko i nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie mi do czegoś potrzebne, więc przypominam sobie, że takie inicjatywy, jakieś takie profilaktyczne spotkania w Domu Kultury czy w szkole, one były takie doświadczone przez mgłę. Tego nie było. Właśnie to jest to, że pokazanie ludziom, że jesteśmy tak naprawdę w pierwszej linii reakcji. Żyjemy w takich czasach, w których bardzo wiele ceduje się na autorytety albo pozorne autorytety i specjaliści wyrażają się bardzo szeroko na temat tego, jak walczyć z przemocą i czym jest przemoc. Tymczasem to my jesteśmy tą niebieską linią. Młodzież, którą spotkałam, to są ci świadkowie, którzy są decydujący w bardzo wielu przypadkach, kiedy dochodzi do przemocy, więc uwrażliwienie ich, powiedzenie im, słuchajcie, macie moc, jeśli nie wy, to nic, jest ważne. O tym, jak bardzo dyskutowano podczas piątkowych godzin wychowawczych, zorganizowanych prelekcji, by jeszcze pewniej ruszyć w niebieskim marszu, zamanifestować hasła, przeciwstawić się przemocy, tej odbieranej jako ofiara i tej widzianej z punktu obserwatora. Młodzież nie wstydziła się skandować hasła, zrobić hałas wokół sprzeciwu przeciw przemocy. Stworzyła swoje postulaty, symbolicznie przekazała niezwykłą sztafetę. Też dlatego niebieska sztafeta, że przemoc jest sztafetą. I my sztafetę przebiegniemy do końca, ale tak naprawdę przesłanie tej sztafety brzmi: przemoc jest sztafetą, zróbcie wszystko, czy zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby przerwać sztafetę. To od nas zależy, co się stanie. Jest taka niechlubna statystyka, która pokazuje, że gro ludzi, którzy doświadczyli przemocy, będą stosowali przemoc. Uświadomienie sobie, że jesteśmy w przemocy, że doświadczyliśmy przemocy, może sprawić, że inaczej zareagujemy na sytuacje, które nas spotkają w życiu. Więc pogadajmy o tej sztafecie, przebiegnijmy razem sztafetę, zaśpiewajmy niebieską piosenkę. Sobie przystań.
Obok tego emocje wyrazić można było podczas wspólnego tworzenia niebieskiego obrazu. Najważniejsze jest działanie, wyrzucanie swoich emocji na płótno. Chciałabym, żeby młodzież, każdy namalował serce, niebieskie serce. I z tej plątaniny serc powstanie abstrakcja, która myślę będzie takim fajnym, wielowymiarowym obrazem. Są to cztery formaty metr na metr. W połączeniu dadzą jeden wielkoformatowy obraz, a obraz po skończonej akcji będzie można oglądać w liceum. Ale przede wszystkim będzie przypominał, że na przemoc jest rozwiązanie i nie jest się w niej samemu. To nie było zwykłe wydarzenie, zwykły happening, spotkanie w centrum miasta. To lekcja, z której należy odrobić pracę domową. Tyle emocji dawno nie dostarczyło żadne wydarzenie i pozostanie po nim ślad. To już jest pewne. Kiedy rozpoczynaliśmy tę akcję w szkole, widziałam brak pewności może młodzieży. Właściwie nie wiedzieli po co, dlaczego to robimy, ale kiedy zaczęło się wszystko dziać, kiedy zaczęliśmy ciąć niebieskie brystole, kiedy zaczęliśmy robić transparenty z hasłami, kiedy usłyszeli Joannę Kondrat śpiewającą niebieski koncert, kiedy usłyszeli jej wypowiedź skierowaną do nich samych, stwierdziłam, że to idzie, że to pójdzie, zobaczyłam w nich wiarę, zobaczyłam tę moc, mimo że trudny temat przemocy, to jednak stwierdziliśmy, że warto mówić o tym w sposób niebieski, optymistyczny, tym bardziej, że matronat nad tym wydarzeniem ma niebieska linia. Zwieńczeniem niebieskiego wydarzenia był nocny koncert w auli liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. I to nie był ani przypadek, ani forma dodatkowej promocji. Najwięcej przemocy dzieje się w nocy. I spotkanie na styku dnia i nocy jest bardzo ważnym przesłaniem, czy służy podbiciu bardzo ważnego przesłania całej tej akcji. O tych najgorszych rzeczach milczy się. Przemoc karmi się milczeniem. My nie milczymy, Żerom nie milczy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję ciału pedagogicznemu dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego, bo to, co zrobiliście, jest niezwykłe. Mogliście uciąć głowę pomysłowi, który wniosły dwie szalone artystki, gdyby nie reakcja świetnych pedagogów, po prostu świetnych pedagogów i tych młodzieży. Tego tej akcji by po prostu nie było. To nie my ją piszemy, my ją wspieramy i to jest bardzo merytoryczne wsparcie. Patronuje nam niebieska linia, więc to nie jest tak, że my sobie z kosmosu wymyśliłyśmy, że zrobimy coś, tylko wiemy, co robimy, sprawdziłyśmy to na żywych odbiorcach. Wierzę, że to przyniesie coś dobrego. Sprawdźmy to. Ci, którzy całym sercem uczestniczyli w poszczególnych etapach tego dnia, wynieśli dla siebie znacznie więcej. Odwagę, by w każdej sytuacji powiedzieć stop przemocy, ale też wiarę, że razem można wiele zmienić. Dlatego inicjatywa tym razem z udziałem młodzieży z tzw. Żeroma pójdzie o krok dalej, włączając w to rówieśników z pozostałych szkół, by ostatecznie, mając już znacznie większą wiedzę, ocalić ofiary od przemocy.